Państwo Oraczewscy zapraszają. Pod takim tytułem 18 czerwca w zabytkowym parku w Morawicy odbyło się niezwykłe wydarzenie osadzone w XIX-wiecznych realiach. Obok nowoczesnego centrum samorządowego znajduje się właśnie zabytkowy park. I tak sobie pomyśleliśmy, że pewnie w tym parku kiedyś takie rzeczy się działy. Stąd napisany został projekt, otrzymaliśmy środki finansowe z Funduszu Szwajcarskiego i pomysł, idea stała się rzeczywistością. Jak widać, wspaniałą rzeczywistością i odnoszę wrażenie, że bardzo podobała się mieszkańcom i nie tylko mieszkańcom, bo mnóstwo gości również spoza terenu naszej gminy do nas przybyło. Trzeba powiedzieć, że to jest znakomita reklama, znakomita promocja naszej gminy. No cóż, i pewnie też pewien pomysł na to, jak ten park właśnie jeszcze lepiej wykorzystywać. Z całą pewnością nie pożałował ten, kto w sobotni wieczór przybył do zabytkowego parku w Morawicy. Jak za dotknięciem magicznej różdżki organizatorzy historycznego wydarzenia przenieśli gości prosto w XIX wiek epoki romantyzmu. Po parku przechadzały się guwernantki, damy i hrabiny w kapeluszach rodem z epoki i w pięknych sukniach ozdobionych misternymi haftami, zachwycając jednocześnie fryzurami, które przypominały prawdziwe dzieła sztuki. Równie elegancko i dostojnie prezentowali się dziedzice we frakach i w cylindrach, a to wszystko przy akompaniamencie muzyki klasycznej, inspirowanej epoką romantyzmu w wykonaniu muzyków z Filharmonii Świętokrzyskiej, kwartetu Al Amico. Jak pan ocenia dzisiejsze wydarzenie w Morawicy? To trudno oceniać, tym się po prostu trzeba zachwycać. Nie żałuję, że zakończyłem dzisiejszy dzień właśnie tutaj w Morawicy. Byłem dzisiaj w wielu miejscach, ale to jest szczególne i to, co się tutaj wydarzyło, jest szczególne. Tak jak powiedziałem, to trudno oceniać, to trzeba przeżywać, tym się trzeba cieszyć. Mnie też bardzo cieszy to, że sobie coś takiego wymyśliliście tutaj w Morawicy, taki sposób spędzenia ze sobą czasu. Spotkanie poprowadził mistrz ceremonii Piotr Zawadzki, przybliżając historię zespołu dworskiego, a także dzieje zamieszkującego go przed laty rodu Oraczewskich, a zabrani goście mogli obejrzeć fragment spektaklu do scenariusza Anny Pobochy-Ignatowskiej, nauczycielki z Bilczańskiej Szkoły, w którym wystąpili Hortensja i Edward Oraczewscy. Dzisiaj mogliśmy zobaczyć taki jak gdyby wstęp do sztuki, która odbędzie się we wrześniu tutaj w Centrum Samorządowym. Będzie nosiła tytuł O tym jeszcze szumią parkowe drzewa. A dzisiaj Państwo Oraczewscy zaprosili nas właśnie do swojej posiadłości, którą zakupili w roku 1837 i przybyli do nich znamienity goście, także goście z okolicy, goście z Morawicy samej, z majątków okolicznych. I świetnie się wszyscy bawili. W rolę państwa Oraczewskich wcielili się Magdalena Ramiączek, nauczycielka zespołu szkół w Bilczy, z małżonkiem Jackiem Ramiączkiem. Trudno było się wcielić w rolę Oraczewskich? Nie, absolutnie. Bardzo się cieszymy, że dostaliśmy tą rolę. Nie spodziewaliśmy się, co prawda. Natomiast duże zaskoczenie. Tak, i duży zaszczyt przede wszystkim. Ale myślę, że podobało się i też jesteśmy dumni, że to właśnie my jesteśmy Oraczewskimi. Długo się przygotowaliście do tego występu? Nie, powiemy, że nie. Pani, która napisała nam kwestię do wypowiedzenia, dała nam ją wcześniej i powiem, każdego wieczora przed pójściem spać ćwiczyliśmy. Ja może powiem inaczej. Ten występ śnił mi się po nocach. Też prawda. Spektakl dopełnił iście oryginalny pokaz mody, w trakcie którego zaprezentowane zostały unikatowe XIX-wieczne stroje. Bez wątpienia był on największą atrakcją wieczoru. W roli modelek wystąpiły przedsiębiorcze panie z terenu gminy Morawica. Do dam, hrabin i dziedziców dołączyły też mieszkanki gminy Morawica, biorące udział w konkursie na najpiękniejszy strój z epoki romantyzmu. Jury miało trudny orzech do zgryzienia, wybierając tych najlepszych. Pierwsze miejsce na najpiękniejszy strój z epoki romantyzmu zdobyła Beata Kot z Bilczy. Skąd pomysł na ten strój? Czy spodziewała się pani wygranej? Nie, absolutnie nie spodziewałam się wygranej. Pomysł na strój zrodził się w sumie w stowarzyszeniu Kreatywni Bilczanie, bo tutaj występowałyśmy z dziewczynami, z Agatą Opatowską i z Anetką Malinowską i jej córką.
Więc tutaj przedstawiłyśmy trzy, w sumie cztery stroje różne, prawda, z tej epoki. I był to, w sumie mój to jest taki przełom XIX wieku, także w sumie jest ten strój cały kompletny, prawda, jest kapelusz, jest torebka, jest koło, są buty, no oprócz drobiazgu jednego, którego nie ma. I myślę, że jakbym żyła w tych czasach, prawda, to chciałabym tak być ubrana jak w tej chwili i się cieszyć z tą wygraną. Po wręczeniu nagród przez wójta Mariana Burasa, któremu pomagały urocze guwernantki, podziękowano wszystkim tym, którzy zaangażowali się w organizację niezwykłego wydarzenia okraszonego odtańczeniem poloneza w alejach zabytkowego parku. Na zakończenie zaproszono wszystkich na poczęstunek. Warto dodać, że projekt Państwo Oraczewscy Zapraszają był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.